Dzień dobry, słuchać mnie. Nazywam się Przemysław Dziel. Chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić migrację sieci GPON-owych do systemów NGPON 1 i NGPON 2. Prezentację podzieliłem na cztery części. Pierwsza część opisuje czynniki i trendy, które kształtują rozwój sieci GPON-owych. Druga część będzie o NGPON-ie 1, czyli następcy GPON-a, czyli systemach 10 GPON. W trzeciej części chciałbym zaprezentować Państwu, co czeka nas po erze 10 GPON, jakie mamy możliwości na rozbudowę systemów GPON-owych. I jeżeli starczy nam czasu, pokrótce chciałbym omówić nasze, powiedzmy, takie dwa triale, które udało nam się wykonać na świecie. Jak wszyscy dobrze wiemy, żyjemy w erze szerokopasmowego dostępu do internetu, a przynajmniej w takiej erze powinniśmy żyć. Mamy rok 2012. Bardzo dużo usług i serwisów, które konsumują pasmo. Coraz więcej tego pasma potrzebujemy w akcesie, nie tylko w downstreamie, ale także w upstreamie. Mamy serwisy takie jak SDTV, HDTV, w przyszłości 3DTV. Współdzielimy pliki przez internet, wymieniamy się wideo, także tych usług pasmożerczych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Na chwilę obecną sieci GPON-owe dostarczają możliwość 2,5G downstreamu na port GPON-owy do użytkownika, 1,25 w upstreamie od użytkownika. To pasmo jest wystarczające w momencie, gdy nie oczekujemy większej przepływności na użytkownika końcowego niż 100 mega, ponieważ to 2,5G przy splicie 1:32 daje nam przepływność rzędu 80G na użytkownika w downstreamie i 40 mega od użytkownika w upstreamie. W momencie, gdy chcielibyśmy rozbudować nasze sieci do większych przepływności, a wiadomo, że wcześniej czy później to nastąpi, nasze sieci GPON-owe powinny ewoluować. Powinny ewoluować do NGPON-a 1, czyli tego standardu 10 GPON-a asymetrycznego. On już został zaakceptowany przez ITUT jako następca GPON-a. No a w przyszłości do NGPON-a 2 i tam toczy się jak gdyby wiele dyskusji, która z technologii będzie technologią odpowiednią na następcę 10 GPON-a. Warto też zauważyć, że w przyszłości przypuszcza się, że ten dostęp na użytkownika będzie mógł wyglądać w ten sposób, że pojedynczy użytkownik w domu potrzebował będzie nawet pasma rzędu 500 mega czy 1 giga nawet na jedno gospodarstwo domowe, na jednego użytkownika, co na chwilę obecną prawdopodobnie brzmi dość abstrakcyjnie. Jeżeli chodzi o największe niezależne źródła, które dostarczają nam danych o tym, jakiego pasma będziemy potrzebować w przyszłości, tutaj wszyscy są jednogłośni, niezależnie czy mówimy tutaj o Bell Labs, czy o Cisco, czy Mintz, czy Atlas. Mniej więcej tego zapotrzebowania na pasma, to zapotrzebowanie na pasmo będzie wzrastało od 8 do 10 razy na każde 6 lat. A więc w momencie, gdy w 2008 roku 10 megabitów wystarcza nam na IPTV, na internet, na gry online, tak za te 8 lat w 2016 roku na tego użytkownika powinniśmy dostarczać już 100 mega, a jak dobrze zobaczymy, w roku 2020 powinno być to już około 1 giga. Co za tym idzie, zapotrzebowanie na coraz to większe pasmo zmusza jak gdyby producentów systemów dostępowych do poszukiwania coraz to nowszych technologii. I tak to w latach 90. mieliśmy sieci PSTN-owe, mieliśmy XDSL-e. Następnie w latach 2004 i wyżej pojawiły się pierwsze GPON-y. I takim głównym też założeniem GPON-ów było
wykorzystanie istniejącej już infrastruktury, chociażby tej miedzianej, tak, XDSL-owej. Dlatego w takich architekturach jak FTTC, FTTB dochodziliśmy światłowodem do bloku, następnie ten dostęp do użytkownika był już realizowany za pośrednictwem technologii DSL bądź też LAN. I tego samego oczekuje się od najnowszych technologii. W momencie, gdy teraz w roku 2012 jesteśmy w erze GPON-a, 10G PON już został zaakceptowany przez ITUT i też jego głównym jak gdyby czynnikiem wyboru, dlaczego wybraliśmy 10G PON-a na następcę G PON-a, było to, że wykorzystuje on tą samą infrastrukturę pasywną ODN, wykorzystuje często ten sam sprzęt aktywny, czyli OLTA i ONTY. Tego samego oczekuje się od NGPONa dwójki. Najlepiej byłoby, gdyby wykorzystywał on tą samą infrastrukturę pasywną, tego samego ODN-a, był możliwy do zainstalowania w tych samych ONTach i miał możliwość koegzystencji z systemami GPON i 10GPON. Ponieważ wszyscy wiemy, że te inwestycje w sieci akcesowe powinny być chronione przez jakiś taki dłuższy okres czasu. Tutaj widzimy ewolucję GPON-a. GPON ewoluował do 10GPON-a, do 10GPON-a asymetrycznego, czyli w downstreamie mamy 10 giga, w upstreamie mamy 2,5 giga. Istnieje jeszcze druga opcja 10GPON-a, to jest 10GPON symetryczny. Ze względu na uwarunkowania ekonomiczne, a także potrzeby rynku, jest całkiem możliwe, że ta technologia zostanie przeskoczona i ewoluujemy od razu do NGPON-a dwójki, gdzie kandydatem takim najbardziej rozsądnym jest 40GPON stakowalny. O tym rozwiązaniu opowiem za chwilę. A tak jak mówię, jeżeli chodzi o ewolucję sieci GPON-owych, najważniejsze w ewolucji jest to, żebyśmy mieli możliwość wykorzystania tego samego OLTA, tej samej infrastruktury pasywnej ODN i tych samych ONU. Przyjrzyjmy się teraz bliżej rozwiązaniu 10GPON, temu rozwiązaniu, które zostało wybrane jako NGPON 1, jako następca GPON-a. Jest to już rozwiązanie, tak jak wspomniałem na wstępie, w pełni zaakceptowane przez ITUT i opisane w standardzie G987. To jest rozwiązanie, które w pełni koegzystuje z rozwiązaniem GPON-owym opisywanym przez G984. Na tej samej infrastrukturze sieciowej przy użyciu multipleksera WDM-owego i różnych długości fal. Zaprezentuję to w dalszej części mojej prezentacji. Praktycznie GPON od 10GPON-a nie różni się niczym, charakterystyka tego rozwiązania jest taka sama, ten sam sposób zarządzania i pełen standard został zaakceptowany w czerwcu 2010 roku. Systemy są ze sobą zgodne w każdej warstwie, jeżeli chodzi o warstwę fizyczną, warstwę transportową i warstwę zarządzania. I tak jak wspominałem wcześniej, jeżeli patrzymy na tą ewolucję, symetryczny 10GPON, on na chwilę obecną nie ma zapotrzebowania na tego typu rozwiązania, takie duże przepływności w upstreamie, dlatego możemy ewoluować bezpośrednio do NGPON-a dwójki. Tutaj mamy porównanie pomiędzy GPON-em i 10GPON-em. Widzimy różne scenariusze, one są praktycznie te same, czyli FTTH, FTDB, FTTC, FTDM, FTTO, czyli światłowód do użytkownika do domu, światłowód do budynku, światłowód do jakiegoś kabinetu, do krawężnika, natomiast dalej do użytkownika technologia, chociażby DSL, światłowód do sieci mobilnych, światłowód do biura. Obydwie te technologie mogą być wykorzystywane we wszystkich tych architekturach. Jeżeli chodzi o przepływności, 10GPON ma 4 razy taką przepływność w downstreamie i 2 razy większą przepływność w upstreamie. Widzimy tutaj też porównanie długości fal, które wykorzystują oba systemy.
I mamy tutaj pełną koegzystencję. Do 10G PONA używamy okna 1577 i 1270, jeżeli chodzi o upstream. Maksymalne dystanse, czy to dystans fizyczny, czy to logiczny, one mniej więcej są takie same. W 10G PONie mogą być większe, sięgać nawet powyżej 20 km, jeżeli chodzi o ten zasięg fizyczny. Natomiast jeżeli chodzi o budżety mocy, w GPON-ie najczęściej wykorzystywaliśmy systemy GPON-owe B+, czyli systemy mające budżet mocy 28 dB i systemy C+, 32 dB. W 10G PON-ie mamy dwa podejścia, to jest N1 i N2. Podejście N1, czyli ten budżet mocy N1, on jest dedykowany dla rozwiązań na greenfieldach, na rozwiązania takie, które nie będą musiały współpracować z GPON-em, czyli nie wprowadzamy wtedy dodatkowego multiplexera, więc oszczędzamy na mocy i ten budżet może być mniejszy. Natomiast N2 jest dedykowana dla rozwiązań takich, gdzie te systemy dwa ze sobą będą koegzystowały. Co więcej, te budżety mocy w 10 GPON-ie mogą być rozszerzone do 33-35 dB. Jeżeli chodzi o kodowanie i strukturę ramki, praktycznie jest to samo. 10G PON jest ulepszony, ma kodowania, ma szyfrowania, powiedzmy, w obu kierunkach, w downstreamie, w upstreamie, szybsze trochę przetwarzanie danych. I tutaj widzimy koegzystencję i plan fali dla GPON-a i 10G PON-a. Widzimy, że rozwiązania nie kolidują ze sobą. Jeżeli chodzi o upstream 10G PON-owy, okno 1270, upstream w GPON-ie 1310, downstream w GPON-ie to jest 1490 i downstream w 10G PON-ie 1577. I nakładka RF overlay, analogowa telewizja, to jest okno 1550. Głównym takim kluczowym rozwiązaniem, dlaczego te dwa systemy są w stanie ze sobą koegzystować w jednej sieci po jednym ODN-ie, dzięki zastosowaniu WDM-owego multiplexera, widzimy to na dolnej części slajdu. Mamy GPON-owe OLT, 10G PON-owe OLT i okno 1550 na transmisję telewizji analogowej. GPON-owe ONU zostało wyposażone w wavelength blocker, czyli filtr, który wycina jak gdyby ten downstream 10G PON-owy, czyli on odbiera sygnał GPON-owy, 10G PON zostaje wycinany i podobnie jest z 10G PON-em. On odbiera tylko downstream w tym oknie 1577, natomiast 1490 zostaje tutaj wycięte. I na chwilę obecną wszystkie rozwiązania GPON-owe, które jako Huawei sprzedajemy, nasze ONT wyposażone są już w tego rodzaju filtry, żeby miały możliwość rozbudowywania do 10G PON-a w przyszłości. Pozostało także pytanie, skoro ten kluczowym takim elementem pozwalającym na współistnienie dwóch sieci, sieci GPON i 10G PON jest ten WDM-owy coupler, WDM-owy multiplexer, gdzie możemy go tak naprawdę w naszej sieci zainstalować? Są cztery propozycje. Zacznijmy od pierwszej. Moglibyśmy go instalować w ODF-ie. Niestety wiąże się to z pewnymi pracami inżynieryjnymi. No i z dość sporym zamieszaniem jest to dość niebezpieczne, dlatego nie jest to rekomendowane rozwiązanie. Rozwiązaniem drugim było umieszczenie WDM multiplexera w szasi, ale wszyscy dobrze wiemy, że będziemy w tym momencie tracili miejsca na karty serwisowe. Że to rozwiązanie też nie jest rekomendowane. Niektórzy próbowali też umieszczać ten WDM-owy coupler na karcie 10G PON, co jest też nieefektywne kosztowo, ponieważ powiedzmy, że musielibyśmy dedykować kartę 10G PON na każdą kartę GPON, tak? Albo karta 10G PON obsługiwałaby dwie karty GPON-owe. Wciąż wiązałoby się z jakimiś kosztami. Takim najrozsądniejszym rozwiązaniem, które my stosujemy w naszych trialach, jest dodawanie półki WDM-owej, ona ma 2U, montujemy ją w raku. GPON i 10G PON jest po prostu multiplexowany, podłączamy ją do ODF-a. Jest to chyba najprostsze i najbardziej sensowne rozwiązanie. Tutaj chciałbym zaprezentować przejście z GPON-a do 10G PON-a. Widzimy tradycyjny system GPON-owy, system zarządzania, trzy karty GPON-owe, ODF-a, splitter i onty użytkowników w domu.
w momencie, gdy nadejdzie już taki czas, że będziemy potrzebowali tą naszą sieć zaupgrade'ować, ten upgrade będzie naprawdę prosty. Potrzebujemy tak naprawdę zaupgrade'ować NMS-a, następnie dodać 10 GPON-ową kartę, skonfigurować użytkownika w NMS-ie 10 GPON-owego użytkownika, zainstalować półkę WDM-ową, podłączyć ją do ODF-a. Następnie wykorzystujemy tą samą infrastrukturę ODN-ową. No i zostaje nam zainstalować 10-GPON-owe ONT w domu u użytkownika. Co jest ważne na chwilę obecną przy wyborze systemów GPON-owych. Powinniśmy wybierać takie systemy, które już na chwilę obecną umożliwią nam bardzo łatwy upgrade do 10-GPON-a, czyli ta półka powinna być w stanie przynajmniej na slot mieć przepływność rzędu 40 G, żeby takie 4 porty 10-gigowe obsłużyć. Również jej procesory powinny mieć możliwość obsługi 10 GPON-a, co w przyszłości pozwoli nam uniknąć dodatkowych kosztów i będziemy w stanie zabezpieczyć naszą GPON-ową inwestycję na dłuższy okres czasu. Jaki jest status, jeżeli chodzi o 10 GPON-a? Tak jak mówiłem, sam standard 10 GPON został zaakceptowany przez ITU-T w 2010 roku. Jeżeli chodzi o producentów chipów, widzimy tutaj, że główni producenci są już gotowi ze swoimi rozwiązaniami, to są rozwiązania FPGA. W połowie tego roku pojawią się rozwiązania typu ASIC. Jeżeli chodzi o moduły optyczne, również najwięksi dostawcy są już gotowi na tego typu rozwiązania jak 10 GPON. No i wendorzy Huawei, Alcatel-Lucent czy Ericsson, wszyscy z tych wendorów posiadają już swoje pierwsze prototypy, posiadają także pierwsze triale. My ten prototyp posiadamy od trzeciego kwartału 2008 roku. Jeżeli chodzi o operatorów, również zainteresowanie jest spore, jeżeli chodzi o 10 GPON. Widzimy tutaj największych operatorów jak Verizon, France Telecom, Telekom Italii, China Mobile, Portugal Telekom i tak dalej. Widzimy, że to pierwszy taki z naszych trialów to był właśnie z Verizonem, o tym opowiem dalej. Ale widzimy, że to zainteresowanie technologiami przyszłości jest dosyć spore. Niektórzy nawet, tak jak France Telecom, bardziej są zainteresowani 10 GPON-em niż samym GPON-em. Co jest tak naprawdę czynnikiem blokującym rozwój sieci 10 GPON-owych? Ten czynnik jest taki sam jak czynnik blokujący rozwój GPON-a. Chodzi tutaj przede wszystkim o cenę. Jeżeli przyjrzymy się cenom optyki stosowanej w wolcie 10-GPON-owym, te ceny są na chwilę obecną w 2012 roku wciąż kilkanaście, 12 można powiedzieć razy droższe niż optyka zwykłego, tradycyjnego GPON-owego OLTA. Jeżeli chodzi o GPON-owe ONTy, 10 GPON ONT, cena tych ONTków jest także 16 razy wyższa, także pewnie upłynie jeszcze sporo czasu, zanim produkt stanie się bardziej korzystny cenowo. Widzimy tutaj na dole slajdu, że GPON wszedł już w fazę produktu dojrzałego, natomiast 10 GPON jest wciąż we wczesnej fazie adaptacyjnej. Natomiast NGPON 2, czyli wszystkie te systemy typu 40G stakowalny PON, OCDMA PON, OFDMA PON i WDM PON, one są we wczesnej fazie tak naprawdę innowacji, także przed nimi daleka droga do komercyjnych implementacji. Jeżeli spojrzymy na roadmapę Huawei'a, roadmapę 10 GPON-a, tak naprawdę wszystko, co się działo od trzeciego kwartału 2008 roku do 2011 roku, to była platforma MA5600 gotowa na testy w labach, na triale typu FTDB, FTTO, czyli światłowód do budynku, światłowód do biura. Mieliśmy jedno dedykowane MDU, MA5612, ono pozwalało na dostęp do końcowego użytkownika fast Ethernetem albo gigabit Ethernetem. Natomiast takie ważniejsze wydarzenie, jeżeli chodzi o 10 GPON-a, będzie miało miejsce w tym roku, w połowie 2012 roku.
wydajemy komercyjną wersję naszego 10G Pona. Będziemy mieli czteroportowe 10G Ponowe karty. Początkowo rozwiązanie będzie bazowało na chipie FPGA. Będziemy mieli dwa MDU, wcześniej wspomniane 5612 i 5616. 5616 to będzie mały DESLAM. Oczywiście platforma będzie w stanie, będzie możliwość współistnienia GPONA i 10G Pona. Obydwa systemy będą obsługiwane przez ten sam system zarządzania U2000. Jeżeli chodzi o 10G Ponowe ONTy, one będą wciąż w fazie demo, czyli w tym 2012 roku pozostajemy w fazie światłowód do domu, światłowód do biura. Nie widzimy na chwilę obecną takiej potrzeby, żeby 10 giga dostarczać do użytkownika końcowego. No, będzie to ewoluowało i zależeć to będzie od zapotrzebowań, jeżeli chodzi o rynek. W 2013 roku planujemy rozwijać naszą platformę, wprowadzić protekcję typu B. Co będzie się działo z tą opcją, z tą architekturą FTTH, to pewnie czas pokaże. Na razie też nie przewidujemy tych komercyjnej wersji 10G-ponowych ONTów. Czy jeszcze raz, żeby przypomnieć, przejście z 10G Pona do G Pona jest bardzo łatwe. W momencie, gdy dysponujemy odpowiednią platformą LTE, która jest gotowa już, będąc platformą GPON na 10G Pona, która ma gotowe procesory i karty kontrolne, przejście jest bardzo proste na zasadzie wykorzystania tej samej infrastruktury ODN-owej, co jest dość ważne, ponieważ jeżeli mówimy o systemach GPON, 70 do 76% całej inwestycji to jest inwestycja w pasywną sieć optyczną. Że bardzo istotnym elementem jest wykorzystanie tej samej infrastruktury ODN-owej. Wykorzystujemy te same ONTy, to o czym mówiłem, nasze GPON-owe ONTy posiadają wavelength blockery, odfiltrowują niepotrzebne im lambdy. Wykorzystujemy również ten sam system zarządzania dla obu systemów GPON i 10G Pon. Dzięki temu obniżamy nakład pracy inżynieryjnej, obniżamy wszystkie koszty potrzebne do implementacji 10G Pon. Tutaj widzimy rozwiązanie oparte o platformę MA5600T. Tu mamy GPONa i 10G Pona. Zarządzamy platformą, systemem U2000. Tak jak było wspomniane, 10G Pon będzie proponowany jako opcja światłowód do budynku, światłowód do jakiegoś kabinetu, do biura, fiber to the mobile. ONTy będą wciąż w fazie prototypu, jeżeli chodzi o rozwiązanie 10G Pon. Pokrótce chciałbym przedstawić nasze rozwiązanie. Największą naszą platformę MA5600T posiadamy jeszcze mniejszego OLTA 5603T, 6-slotowego. W tej pierwszej fazie 10G Pona komercyjnego MA5600T będzie w stanie obsłużyć 16 kart czteroportowych 10G Pon z modułami XFP, ze splitem 1 do 128 i z tym budżetem mocy 29 dB. W komercyjnej wersji zaoferujemy wspomniane wcześniej MA5616, czyli małego DSLAMa wspierającego ADSL-a, VDSL-a, SHDSL-a. Rozwiązanie MA5612, gdzie do użytkownika końcowego będziemy w stanie dojść fast Ethernetem albo gigabit Ethernetem. Obydwa te MDU oczywiście mają uplinki GPON i 10G Pon. Przyjrzyjmy się teraz możliwościom, jakie nastąpią po erze 10G Pona. Tak naprawdę są dwie drogi, które możemy obrać. Albo droga ewolucji, tak jak się to dzieje do tej pory, albo droga rewolucji. Jeżeli mówimy o ewolucji, mieliśmy GPONa, wykorzystujemy wciąż tą samą infrastrukturę pasywną, mamy jak gdyby współistnienie dwóch systemów w obrębie platformy OLT, czyli GPONa i 10G Pona. Mamy jak gdyby proste ewolucyjne przejście.
Drugim takim przejściem i najlepszą propozycją według nas i według jednostek standaryzacyjnych jest 40G stakowalny PON, co omówię za chwilę. Mniej więcej polega to na wykorzystaniu 4 10-gigowych lamp w downstreamie i 4 lamp 2,5G w upstreamie. Podążając tą technologią i stakując te lambdy, możemy dojść do rozwiązania typu 100G PON, czyli 10 lamp 10G do użytkownika, 10 lamp 2,5G od użytkownika. No i w przyszłości być może będzie rozwiązanie typu 320G PON. O tym rozwiązaniu jeszcze za wiele nie wiadomo, także ciężko się o nim wypowiadać. Natomiast jeżeli chodzi o tą drogę rewolucyjną, to po GPON-ie powinniśmy przejść do WDM-PON-a, czyli do rozwiązania, gdzie każdy z użytkowników będzie posiadał dedykowaną dla siebie lambdę. I tych lamb może być 32. Każda z lamb może przenosić od 100 mega do 2,5, do 1,25 giga do użytkownika. Może być ich 32 bądź 64. Natomiast jest to taka droga rewolucyjna, ponieważ nie mamy możliwości współpracy z istniejącymi systemami GPON, 10G PON czy 40G stakowalny PON. Musielibyśmy zrezygnować z obecnej pasywnej infrastruktury sieciowej, czyli z istniejących ODN-ów, co by było dość kosztowne. Dlatego przewidujemy, że przez najbliższe 3-5 lat te technologie nie będą raczej ewoluować. Raczej pasywne sieci optyczne pójdą w stronę 40G stakowalnych PON-ów. Jeżeli chodzi o rozwiązanie 40G stakowalny PON, posiadamy to rozwiązanie od końca 2011 roku w naszej platformie MA5600T. Ono umożliwia koegzystencję trzech systemów GPON, 10G PON, 40G PON w jednej półce, w jednej sieci i skutkuje zwiększeniem przepustowości tak naprawdę w instalacjach FTDB, FTTH. Jak to wygląda? Widzimy tutaj na slajdzie. Mamy Central Office, mamy GPON-a, typowego GPON-a 2,5G, 1,25G do użytkownika, działającego w oknie 1490, downstream 1310, upstream. Mamy 10 GPON-a asymetrycznego, działającego w oknie 1577, 1270, upstream. No i mamy 40G stakowalnego PON-a, który wykorzystuje 4 lambdy po 10G. Nazwijmy je lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4 w downstreamie i w upstreamie lambda A do lambdy D. Jakie problemy pojawiają nam się przy implementacji 40G PON-a? W momencie, gdy mamy 4 różne lambdy, musielibyśmy produkować 4 różne zakończenia abonenckie ONU. Jest to dość kłopotliwe, byłoby też kłopotliwe przy instalacjach, na pewno pojawiałoby się wiele pomyłek i problemów. Dlatego musimy zainstalować tutaj przestrajalne lasery, jak i przestrajalne filtry, przez co jesteśmy w stanie skonstruować jednego onta, który będzie dedykowany do każdej z tych 4 lamp. Następnym problemem, jeżeli chodzi o 40G PON-a, jest tak naprawdę wybór długości fal, które powinny zostać użyte w tym rozwiązaniu. Są dwa podejścia na chwilę obecną, żadne z nich nie zostało wybrane jako właściwe, obydwa mają wady. Pierwsze rozwiązanie to jest propozycja długości fal na 40G PON-a takich samych jak w 10G PON-ie. Czyli poruszalibyśmy się tutaj gdzieś w okolicach okna 1577 i 1270. Tam byśmy musieli użyć tych 4 lamp w upstreamie, 4 lamp w downstreamie. Problemem będzie tutaj oczywiście fakt, iż automatycznie pozbawimy się możliwości koegzystowania z 10G PON-em w obrębie jednej sieci. Także jest to rozwiązanie dość kłopotliwe. Drugim takim podejściem jest podejście, gdzie wykorzystamy po prostu 4 lambdy na downstream, 4 lambdy na upstream z C-bandu, czyli od 1530 do 1565 nanometrów. To rozwiązanie jest dość ciekawe. Ono pozwala na użycie
chociażby wzmacniaczów E2, byłaby możliwość przedłużenia zasięgu sieci GPON-owej, aczkolwiek automatycznie pozbawilibyśmy się możliwości przenoszenia telewizji analogowej, telewizji CATV, ponieważ w obecnych systemach GPON-owych ona pracuje w oknie 1550. A więc każde z tych rozwiązań ma pewne wady. Chciałbym jeszcze nadmienić, że rozwiązanie 40G stakowalny PON jest rozwiązaniem dość ciekawym. Umożliwia ono stworzenie sieci typu Open Access, czyli możemy mieć na przykład, mamy 4 lambdy, możemy mieć tutaj 4 różnych dostawców, jeżeli chodzi o content, w obrębie tej samej sieci, albo możemy odseparować użytkowników końcowych. Użytkownikom końcowym typu biznes jesteśmy w stanie przydzielić lambdę 1, powiedzmy resztę użytkowników lambdy 2 do lambdy 4. Także daje to nam nowe możliwości, jeżeli chodzi o pasywne sieci optyczne. I tutaj widzimy to rozwiązanie 40G stakowalny PON w obrębie jednej platformy, gdzie mamy w jednym szasie GPON-a, 10G PON-a, 40G PON-a. Tutaj splity, jeżeli chodzi o 40G stakowalnego PON-a, mogą sięgać nawet 1 do 512. Ten budżet mocy może być rzędu nawet 38 dB. Kolejnym takim rozwiązaniem, które było widać na naszej roadmapie, jest WDM PON, czyli rozwiązanie dość rewolucyjne. Każdemu z użytkowników przypisalibyśmy oddzielną lambdę, czyli użytkownik mógłby korzystać z przepływności danej lambdy rzędu 100 mega do 1,25 giga. Byłaby to transmisja symetryczna. Aczkolwiek mamy tutaj ten sam problem. W momencie, gdy zastosujemy 32 długości fali, musimy użyć 32 różne ONU, czyli znowu musimy wprowadzić przestrajalne lasery, musimy wprowadzić przestrajalne filtry, żeby jakoś znormalizować te nasze zakończenia sieciowe. Dodatkowo rozwiązanie to wymaga przebudowy pasywnej infrastruktury, czyli tej infrastruktury ODN, która jest niezwykle droga. Także wydaje nam się nieuzasadnione ekonomicznie, może kiedyś w przyszłości dla klientów biznesowych, dla klientów VIP. Natomiast, tak jak wspominałem, przez 3-5 najbliższych lat nie widzimy perspektywy dla tego rozwiązania. Podsumowując, tak jak mówiliśmy na wstępie, coraz to większe zapotrzebowanie na pasmo zmusza dostawców do wynajdywania coraz to nowszych technologii, czyli GPON upgrade'ował do 10G PON-a, teraz obecnie dyskusja toczy się nad standardami NG-PON 2. Tutaj najbardziej rekomendowanym jest ten 40G stakowalny PON, który i koegzystuje z GPON-em, i z 10G PON-em, i wykorzystuje tą samą infrastrukturę pasywną, sieciową. Natomiast WDM PON pozostaje drogą rewolucyjną, jest jak gdyby odłamem od tych technologii GPON i 10G PON. Mógłby zostać instalowany chociażby w jakichś greenfieldach, tak, dla użytkowników bardzo ważnych, jak Enterprise czy użytkownicy VIP. Tak pokrótce jeszcze chciałbym nadmienić nasze triale, które wykonaliśmy do tej pory. To jak widzimy, globalni operatorzy, którzy interesują się 10G PON-em, widzimy firmy wiodące na rynkach światowych, takie jak China Telecom, China Mobile, China Unicom, Verizon, Portugal Telecom, Etisalat, British Telecom, France Telecom, Telecom Italii, Telefonica, Deutsche Telekom. Wszystkie z tych firm testowały 10G PON-a, wszystkie z tych firm zainteresowane są najnowszymi technologiami. Nasz pierwszy trial 10G PON-owy wykonaliśmy z największym operatorem Ameryki Północnej, z Verizonem. On posiada największą sieć PON-owską. Ma 8 milionów użytkowników BPON-a, 2 miliony użytkowników GPON-a. Wykonaliśmy wspólnie test na koniec 2009 roku na platformie MA5600. Na chwilę obecną każda nowa instalacja Verizona robiona już jest w 10G PON-ie na naszej platformie.
Testowaliśmy nasze rozwiązania również z France Telecomem i to zarówno w Lannion we Francji, w labach France Telecomu, jak i w Polsce, w CBR-ze, obecnie w Orange Labsie. Głównym założeniem projektu było przebadanie warstwy fizycznej 10G PON-a, przepływności, a także koegzystencji 10G PON-a z GPON-em. To nawet koegzystencji tego typu, że 10G PON był z Huawei, a GPON był z Alcatela. Rezultaty były naprawdę pomyślne, także cieszymy się tak naprawdę z tego bardzo. To już jest wszystko, co chciałem Państwu zaprezentować. Taka główna konkluzja, która się nasuwa, to przy wyborze systemów GPON-owych zawsze powinniśmy patrzeć w przyszłość. Powinniśmy brać pod uwagę rozbudowalność tych systemów do 10G PON-a, do 40G PON-a. A wtedy nasze inwestycje będą chronione. Także ja dzisiaj Państwu dziękuję. Jeszcze, jeżeli są pytania od Państwa, także chętnie odpowiem. A przepraszam, na początku prosiłam o to, żeby podnieść rączkę. Tomasz Pawlak, Elmat. Chciałem zapytać, jaki jest maksymalny dopuszczalny split na 10G PON-ie? 1 do 256. A jak się ma do tego budżet mocy? W sensie? Zakładając 29 dB budżetu mocy, tak, splitter ale... 1 na 256. Zgadza się, ale mamy też możliwości tych zwiększonych budżetów, tak? Także ten maksymalny sięgał do 35 dB. Czy nie będzie straty pakietów jakiejś na transmisji pomiędzy końcówkami a urządzeniem? Że powiem szczerze, że na tą chwilę to ciężko mi powiedzieć, tak? Że... Czy standard 10G dopuszcza tak duży split? 10G PON, 256, tak, dokładnie. Zakładając, że splitter 1 na 64 ma około 22 dB, 1 na 128 ma około 26 plus jeszcze 4, tak? No to spadamy tutaj do bardzo krótkich odległości, tak? Ale transmisja wciąż jest możliwa. Aczkolwiek tak jak było widać na slajdach, tak? W tym etapie z takimi parametrami, które prezentowałem, to nasza karta 10G PON 4-portowa, tak, 29 dB, maksymalny split 1 do 128, tak. Co się będzie działo, jeżeli chodzi o przyszłość, to na tą chwilę jest ciężko mi odpowiedzieć. Czy macie gdzieś w Polsce taką instalację? 10G PON-ową? 10G PON-owej nie mamy, mamy instalację zwykłą G PON-ową ze splitem 1 do 128 w Warszawie. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? To ja dziękuję za wykład. Ja również dziękuję i jeszcze jakbyśmy mogli nie kończyć, chciałbym rozdać nagrody. Może takie małe pytanie, jak się nazywa nasza platforma Oltowa? Czy ktoś pamięta z Państwa? Nazwę urządzenia, tak. Dobrze, super. Mógłbym Panią poprosić o pomoc? A może ktoś z Państwa pamięta, gdzie wykonaliśmy, z kim wykonaliśmy nasz pierwszy trial, największy trial GPON-owy? Dokładnie, zgadza się. Ja pójdę już może osobiście do Pana i do Pana, który zastrzelał mnie pytaniami. Proszę, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za uczestnictwo. Ja też dziękuję za uwagę i zapraszam na przerwę.